Na jakim etapie jest realizacja motoparku? Motopark, który ma powstać w ulicy Wysockiego, okazał się najlepszym projektem ogólnomiejskim podczas głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego w 2014 roku. Według założeń budżetu partycypacyjnego projekt miał powstać do końca 2015 roku. Szybko okazało się jednak, że jest to niewykonalne, mówi pomysłodawca motoparku Michał Cygan. W momencie, kiedy wygraliśmy, wiedzieliśmy, że w ciągu roku nie da się tego zrobić. Bo procedury, żeby wszystko zrobić zgodnie z procedurami, jakie obowiązują, to na wszystko jest określony czas w ustawach i no, było to nierealne, żeby to w tak szybkim czasie zakończyć. Problem tak naprawdę leży głównie w środkach finansowych, ponieważ środki z budżetu partycypacyjnego są w stanie pokryć jedynie pierwszą fazę budowy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy zbudować cały kompleks taki, jak zostanie zaprojektowany, no to na to będziemy musieli jeszcze pozyskać środki z różnych źródeł. Liczymy tutaj na środki unijne, jak również na środki ze sponsorów, z którymi też już prowadzimy rozmowy. Pierwszy przetarg unieważniono w zeszłym roku z powodu zbyt wysokich propozycji oferentów. Kolejny przetarg rozstrzygnięto w styczniu 2016 roku. W jego wyniku wyłoniono biuro projektowe, które będzie odpowiedzialne za sam projekt. Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz podjęcie działań, które zaowocują uzyskaniem pozwolenia na budowę. Projekt motoparku wszedł teraz w fazę projektowania. W styczniu 2016 roku wyłoniona została firma projektowa, która zajmie się przygotowaniem, kompleksowym przygotowaniem całego projektu. To jest na ich barkach spoczywa projekt architektoniczny, który w sumie przekazaliśmy już firmie projektowej, tak samo jak miastu. Natomiast oni muszą dopracować to w każdym szczególe, to jest do uzyskania pozwolenia na budowę. Czyli jeżeli projektanci skończą swoją pracę, wtedy będzie można już rozpisywać przetarg na to, żeby na firmę szukać firmy, która zajmie się budową kompleksu. Finalizacja pierwszego etapu polegającego na projektowaniu kompleksu ma zająć 1,5 roku. Skąd tak długi czas? Całe przedsięwzięcie jest dość skomplikowane. Teren, na którym powstanie inwestycja, nastręcza sporo trudności ze względu na jego ukształtowanie oraz znajdujące się na nim nadziemne i podziemne linie energetyczne oraz wodociągowe. Ponadto przy tego rodzaju przedsięwzięciach wymagana jest decyzja środowiskowa, której uzyskanie może potrwać nawet rok. Jak przyznaje pomysłodawca Michał Cygan, pierwszy projekt nie uległ zbyt wielu modyfikacjom. On cały czas ewoluuje, natomiast nie ma jakichś zasadniczych zmian. Projekt od początku, jak został wymyślony, tak teraz cały czas jest kontynuowany. Natomiast jedynie nitka toru ulega delikatnym poprawom, możliwe, że jeszcze będzie modyfikowana. Budowę kompleksu podzielono na etapy. W pierwszym etapie planujemy ukończyć małą nitkę toru, czyli małą pętlę. I wraz z infrastrukturą, czyli parkingi, budynek socjalny z wieżą sędziowską. Tak by to miało wyglądać. No, może uda się z jakiejś trybuny jeszcze w tym czasie wykonać, ogrodzić teren. W pierwszej fazie z pewnością musi powstać jeszcze mata poślizgowa. Natomiast jeżeli chodzi o całość, no to chodzi głównie o dużą nitkę toru, czyli zostanie rozbudowana nitka toru i powstaną może dodatkowo jeszcze jakieś zabudowania, na przykład park maszyn i tak dalej. Gmina Wałbrzych ma sfinansować pierwszy etap budowy motoparku w ramach wygranej w budżecie partycypacyjnym. Finansowanie kolejnych etapów już teraz angażuje pomysłodawców projektu. Chcą oni pozyskać na ten cel środki zewnętrzne i od sponsorów.